Szanowni Państwo, otrzymałem zadanie zagajenia dzisiejszego spotkania, co czynię z wielką radością i satysfakcją, szczególnie z tego względu, że nasz dzisiejszy bohater jest pracownikiem mojego biura i pochwalę się, że przyłożyłem w istotny sposób rękę do tego, żeby w Instytucie Pamięci Narodowej się znalazł. Znamy się z Damianem już długie lata, bo pracowaliśmy razem w poprzedniej instytucji w Radzie Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i tą tematyką wschodnią, tematyką ziem polskich utraconych zajmowaliśmy się od dawna, wspólnie przemierzając ziemię obecnie pozostające poza granicami Polski. Nie było takich krzaków i błot, przez które żeśmy razem się nie przedzierali, szukając śladów, pamiątek polskiej historii, które tam poza granicami naszymi pozostały. A żeby już nie brnąć w te kombatanckie wspomnienia, chciałem tylko podkreślić, że wiedza, doświadczenie Damiana było zawsze dla mnie i teraz jest dla całego Instytutu ogromnym wsparciem merytorycznym. Jego orientacja w kwestii relacji, stosunków polsko-ukraińskich w wieku XX, szczególnie w okresie II wojny i tuż po, zaowocowały właśnie tym dziełem doktorskim, które jest pretekstem, przedmiotem dzisiejszego spotkania. Także raz jeszcze podkreślam tę wielką satysfakcję i radość z tego powodu, że w Instytucie właśnie ta pozycja została wydana i że dzisiaj możemy się spotkać i na ten temat porozmawiać. Żeby już nie przedłużać, oddaję głos prowadzącemu i szanownym panom profesorom. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze. Jeszcze tylko jedna krótka uwaga techniczna. Otóż nasza rozmowa, dyskusja w gronie gości, ekspertów i autora będzie trwała mniej więcej około godziny. Następnie zachęcam państwa do zadawania pytań autorowi. Tylko bardzo proszę o krótkie, zwięzłe pytania, ponieważ podejrzewam, że tych pytań będzie dużo, więc proszę też dać możliwość innym osobom zabrać głos. Natomiast ja, przechodząc bezpośrednio do naszej dzisiejszej rozmowy, pozwolę sobie usiąść. Chciałbym zacząć tę rozmowę od sprawy dotyczącej pewnego sposobu narracji, prawda, konstrukcji pracy i jej metodologii. Otóż pozwolę sobie nawiązać do pewnego wątku osobistego. Ostatni, właściwie mówiąc, czytając pracę pana doktora Markowskiego w wersji w maszynopisie, potem już w wersji książkowej, zdałem sobie sprawę, że te problemy metodologiczne, problemy związane z gromadzeniem materiału, problemy związane z interpretacją materiału badawczego są mi bardzo bliskie. Są mi bardzo bliskie przede wszystkim z tego względu, że ja również w swoim czasie zajmowałem się problematyką sowietyzacji ziem północno-wschodnich, a więc województw białostockiego, byłych województw białostockiego, wileńskiego, nowogrodzkiego i poleskiego w okresie powojennym, właśnie w latach 1944-1953. I nie ukrywam, że być może w trakcie prowadzenia badań, pisania tej swojej pracy miałem stosunek emocjonalny, osobisty do opisywanych wydarzeń. Jestem bowiem Polakiem urodzonym na Białorusi, pochodzę z Grodna, więc podejrzewam, że w pewnym sensie to też zaważyło na na ocenach, które zamieściłem w tej pracy. Natomiast mam tutaj nieco inne pytanie i wątek, który chciałbym poruszyć. Czy możemy określić, czy możemy uważać, że
praca pana doktora Markowskiego wpisuje się w typowo polską narrację narodową. Dlaczego pozwolę sobie zadać takie pytanie? Otóż ostatni rok spędziłem jako visiting scholar na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, biorąc udział w rozmaitych spotkaniach poświęconych problematyce Polski i szerzej Europy Środkowo-Wschodniej. No, rozmawiając z kolegami amerykańskimi, nie jeden raz słyszałem właśnie taką delikatną sugestię. Sugestia, która polegała mniej więcej na tym, że wy Polacy macie bardzo osobisty stosunek do pytań związanych z waszą przeszłością, zwłaszcza jeśli chodzi o ziemię utracone, jeśli chodzi o Kresy Wschodnie. Dlatego więc lepiej, żeby tymi tematami zajmowali się badacze, które nie mają stosunku emocjonalnego. No, powiedzmy, nie wiem, Timothy Snyder, David Marples i powiedzmy szereg innych badaczy, którzy również badają te sprawy. Stąd też moje pytanie do przede wszystkim do panów profesorów, czy praca pana doktora Markowskiego wpisuje się w polską narrację narodową? Proszę Państwa, witam serdecznie wszystkich Państwa, Pana Przewodniczącego, oczywiście Pana Doktora. Proszę Państwa, no tutaj Pan Profesor postawił rzeczywiście bardzo zasadnicze pytanie. Myślę, że na pewno się z tego, co tutaj Pan Doktor napisał i to, co wspólnie przez parę lat tu dyskutowaliśmy, no w jakimś sensie to wpisuje się w tą narrację jednak naszą, prawda, spojrzenie z naszej strony, jakby polskiej, ale myślę, że nie wiem, czy pan profesor i pan profesor Grzegorz Motyka, pan profesor Jan Szumski, którzy jesteście tutaj znawcami tej problematyki, ja osobiście aż tak głęboko w te sprawy nie wszedłem. Myślę źródłowo, bo oczywiście literaturę, prawda, i to znam. Natomiast wydaje mi się, że no myśmy tutaj, pan doktor przede wszystkim i ja tutaj jakby doradzając, opiekując się, no staraliśmy się to jak najbardziej obiektywnie pokazać. Zresztą tu panu doktorowi zawsze gdzieś tam o tym, przepraszam panie doktorze, przypominałem, prawda, żeby no te emocje, o których pan profesor Szumski tutaj mówił, no które no towarzyszą nam i no w tak dużym stopniu, traumatycznym wręcz, jeżeli chodzi o Kresy Wschodnie i całą sytuację, moment, kiedy one zostały utracone, prawda, kiedy przecież miliony ludzi zostało stamtąd wypędzonych, musieli opuścić, prawda, już nie wspomnę o sytuacji tuż, prawda, wojennej, prawda, bo o czym pan profesor Motyka tutaj przecież znakomicie pisał, prawda, więc to bardzo tutaj trudno nam tych emocji się pozbyć, ale myślę, że jednak chyba ta praca no jednak charakteryzuje się dużą dozą obiektywizmu. No i myślę, że oczywiście jest w języku polskim, nie wiem, jeżeli by została ukazała się w języku ukraińskim czy w języku angielskim, prawda, jakby dotarła, prawda, do szerszego grona, jak oni by to odebrali. No myślę, że Timothy Snyder i inni, jak są w cudzysłowie w łatwiejszej sytuacji, oni oglądają jakby z zewnątrz, prawda, i to stawia ich no, jakby w lepszej, w cudzysłowie. Sam będąc badaczem dziejów Europy Środkowo-Wschodniej, szczególnie nurtu chłopskiego, doświadczyłem, kiedy badałem bezemocjonalnie dzieje agraryzmu czechosłowackiego, prawda? I tutaj to moje spojrzenie no, było jednak bardziej chłodne i powiedzmy, jak stwierdzili no, moi koledzy Słowaccy czy Czescy, prawda, czytając, że no, jakaś tam, przepraszam, że mówię, no, doza obiektywizmu i właśnie tego, czego oni nie dostrzegają, czy gdzieś im tam umknęło, prawda, przeze mnie. No. Cytuję tutaj, prawda, więc zostało dostrzeżone. To jest cytat, prawda, więc tutaj myślę, że
że to jednak no, trudno się uwolnić, choć oczywiście trzeba do tego dążyć. To moje, takie jest moje zdanie i takśmy tutaj z panem doktorem, pan doktor przede wszystkim, no i ja tutaj działali na, jak się to udało, no to państwo tutaj będą czytali. Ale chyba jednak w tej narracji, panie profesorze, tak mi się jednak, nawet biorąc to wszystko, co powiedziałem, to jednak się w tym mieści. Tak jeszcze ostatnio recenzowałem pracę o województwie stanisławowskim, pracę doktorską na jednej z naszych uczelni tu polskich. No i właśnie tam bardziej było widać to spojrzenie polskie. Prawda, autor, no trudno było mu się uwolnić, prawda, ta nostalgia, młody człowiek, prawda, ale gdzieś to się mu jakby udzieliło, prawda, i rzeczywiście wyraźnie reprezentował, nie rozumiejąc, czy w każdym razie, no, tych dążeń ukraińskich, prawda, w tym momencie. To było widać jak w laboratorium, prawda, że gdzieś tutaj, także myślę, że tu pan Damian, tak mi się wydaje, że w tej swojej pracy chyba dalej się posunął, mówiąc krótko. Tak mi się wydaje, ale to jest moje subiektywne odczucie. No właśnie, zadał pan dosyć ryzykowne pytanie, zwłaszcza gdy pada ono w czasie, który jest bardzo takim politycznie rozemocjonowanym, gdzie nastąpiła bardzo duża polaryzacja i w związku z tym tego typu pytania natychmiast budzą taką pokusę natychmiastowych, zbyt łatwych odpowiedzi. Ja bym odpowiedział tak, a kiedy mówimy o samochodach Ferrari, Citroen, Chevrolet, to każdy z nich jest bardzo dobrym samochodem, a każdy z nich jest jednocześnie z innego państwa, ale wszystkie są, reklamują swoje państwo, ale przede wszystkim swój narodowy, państwowy przemysł motoryzacyjny. Ale to jest bardzo dobry samochód. A kiedy patrzymy na filmy Pianista, Syn Szawła, Bękarty Wojny, to każdy z tych trzech wymienionych przeze mnie filmów jest znakomitym filmem. Chyba wszystkie dostały Oscara. Każdy z nich jest z innej narodowej produkcji, ale to przede wszystkim są bardzo dobre filmy. I moim zdaniem, może jestem subiektywny, to jest po prostu bardzo dobra książka. I to jest najważniejsze. To jest po prostu rzetelna, dobra, historiograficzna praca. Ja bardzo serdecznie gratuluję, nie po raz pierwszy osobiście, ale być może po raz pierwszy tak publicznie, autorowi przede wszystkim, także promotorowi. Tu niewiele osób z państwa zapewne wie, że pan profesor Turkowski miał jeszcze co najmniej drugiego doktoranta, który napisał podobną pracę o sowietyzacji obwodu wołyńskiego i co budzi mój tym większy szacunek, bo to jest taka no, rzetelna praca historiograficzna, żeby zapełniać obwód po obwodzie, pokazywać cały ten region Wołynia, Galicji Wschodniej, co się na nim odbywało. Jeżeli ktoś zada sobie trud, ale też przyjemność, jeśli lubi historię przebrnięcia przez książkę doktora Markowskiego, to będzie mógł zobaczyć no właśnie w pigułce ten proces sowietyzacji, i gdzie autor zdobywa się, wbrew pozorom dalej odpowiadam na pana pytanie, na rzecz, której w polskiej literaturze historycznej, ale także ukraińskiej brakuje. To znaczy z jednej strony on rzetelnie pisze, no właśnie, o antypolskich czystkach UPA, ale też o walce UPA, o niepodległość z Sowietami. Możemy tu rzetelnie dowiedzieć się, jak wyglądają sowieckie represje wobec Polaków, proces depolonizacji, ale i wobec Ukraińców. Wreszcie ten proces sowietyzacji nie jest pokazany tylko jako proces represji, jak to najczęściej w literaturze przedmiotu bywa, ale jest pokazywany także jako proces budowania, tworzenia nowego człowieka. To z dzisiejszej naszej perspektywy to brzmi przerażająco, ale ci komuniści coś rzeczywiście próbowali stworzyć. To znaczy, jak się pomyśli, ile oni wydawali gazet, ile pakowali w oświatę, jak ci nauczyciele indoktrynowali, jak
jak budowano przemysł. Ten przemysł, wiemy dzisiaj to doskonale, był deficytowy, często bezsensowny, zatruwał środowisko, ale wtedy wielu osobom mogło się wydawać, że wydobywa ludzi ze wsi do jakiegoś lepszego, bardziej nowoczesnego życia. To oni rzeczywiście wkładali ogromną masę wysiłku w tworzenie systemu, który dzisiaj tak łatwo jest powiedzieć, był systemem totalitarnym i zbrodniczym, ale wielu z nich to robiło z absolutnym przekonaniem. To w tej książce jest bardzo dobrze pokazane i to pozwala nam lepiej zrozumieć, proszę Państwa, niż ci, którzy w co drugim zdaniu, akapicie odmieniają słowo zbrodnia, ale jeżeli się spojrzy na taki proces zmiany społecznej jako na coś takiego pogłębionego, zwiększonego, to lepiej nam zrozumieć przy takiej uważnej lekturze książki niebezpieczeństwo takiego, no właśnie zbrodniczego faktycznie systemu, który podstępem, taką swoją argumentacją zjednuje nie to, że tylko, nie tylko siłą, ale także zjednuje takim no, pewnym powabem całą masę ludzi. Nakłania ich do tego, że oni czynią zło, myśląc, że postępują dobrze, że pomagają innym ludziom. I takiej książki, to już ostatnie słowa, nie ma na Ukrainie, podobnej w moim przekonaniu pracy, która by pokazywała równie rzetelnie, dogłębnie ten proces sowietyzacji. Oczywiście, że ona jest pisana z polskiego punktu widzenia i przez polskiego autora, ale to jest też poniekąd naturalne, bo każdy z nas ma jakieś swoje sympatie, antypatie i także w książkach Snydera zobaczymy, a przynajmniej możemy się domyślać, na jaką partię w Stanach on bardziej głosuje i na którego prezydenta głosował, a na którego nie głosował, kiedy czytamy. To nie jest, proszę Państwa, w żadnym wypadku, tu się zastrzegę, zarzut pod adresem profesora Snydera, którego książki są po prostu znakomite. Po prostu tacy wszyscy... Po prostu wszyscy historycy są także ludźmi, a jak każdy z nas pisze, cokolwiek pisze, to ten tekst świadczy też o nas. Bardzo dziękuję za odpowiedzi, bardzo ciekawe i co najważniejsze szczere. Ja kontynuując serię swoich niełatwych, a nieraz trudnych pytań, tym razem chciałbym zapytać pana, naszego bohatera naszego spotkania, pana doktora. Panie doktorze, wiele rzeczy udało się panu dokonać, pokazać, udokumentować wiele spraw, o których wcześniej no, wiedzieliśmy tylko powiedzmy ze wspomnień, z literatury wspomnieniowej. Dotarł pan do masy bardzo ciekawych źródeł, mało dostępnych polskim badaczom. Natomiast moje pytanie jest nieco inne. Otóż pana zdaniem, to jest trudne pytanie, czego nie udało się dokonać w tej pracy? Jakie tematy nadal pozostają poza obszarem, poza zasięgiem, powiedzmy, naszej wiedzy? Szanowni Państwo, odpowiadając na tak trudne pytanie, troszeczkę się muszę uśmiechnąć, ponieważ mam wrażenie, że im dłużej pisałem tę książkę, tym mniej wiedziałem na temat tego zagadnienia, które mimo wszystko przyjęło formę dosyć mimo wszystko pokaźnej pracy, prawda? Mam wrażenie, że coraz mniej wiedziałem na ten temat i coraz bardziej chciałem ten temat zgłębiać, temat trudny, temat można powiedzieć niewdzięczny, ponieważ przechodząc jeszcze na moment, jakby zahaczając o to pytanie, które tutaj przed chwilą pan profesor Szumski zadał, umiejscowienie tej pracy w narracji narodowej, no to rzeczywiście niezwykle trudno było się oprzeć jakby, proszę mnie źle nie zrozumieć, ale polskości podejścia do tematu Lwowa, do tematu dawnych polskich ziem wschodnich, a też to mówię jako prawnuk obrońcy Lwowa, więc dodatkowo tutaj mam, można powiedzieć, trochę utrudnione zadanie w tej kwestii.
Natomiast mam wrażenie, że zdecydowanie należy nadal prowadzić zaawansowane, pogłębione badania na temat losów poszczególnych ludzi, ponieważ w takiej książce można nakreślić pewnego rodzaju główne kierunki represji, główne kierunki tych zmian, tragicznych, straszliwych zmian, tak dla Polaków, jak i dla Ukraińców przecież, do których doszło po 1944 roku na terenie powojennego obwodu lwowskiego. I proszę się nie obrazić za takie obrazowe stwierdzenie, ale to też jakby kolejna klisza z mojej pracy się odbija w Instytucie Pamięci Narodowej, gdzie przecież poszukuję również ofiar totalitaryzmów, ofiar ukraińskiej powstańczej armii. Myślę, że przede wszystkim należy prowadzić badania na rzecz wyjaśnienia losów tych, co do których nie mamy żadnych informacji. Nie wiemy, co się z nimi stało, ponieważ najważniejszy w moim przekonaniu powinien być człowiek. Ten jednostkowy człowiek, ten człowiek, który padł ofiarą tego systemu i ten człowiek, który w oparciu o którego ten system próbował zbudować swoją potęgę. To jest oczywiście odpowiedź, która może wydać się do pewnego stopnia trywialna, natomiast powstaje pytanie, czy zajmując się takim tematem, jakby historyk powinien być może nie tyle wpisany, co w jakąś narrację narodową, co również jako w narrację, która stawia go gdzieś pomiędzy, gdzieś w tej przestrzeni pomiędzy katem, a pomiędzy ofiarą, ponieważ ta przestrzeń jest bardzo mocno wyczuwalna, jeżeli się o tych rzeczach pisze. I odnoszę wrażenie, że przede wszystkim należy prowadzić badania, powtórzę się raz jeszcze, aby wyjaśnić, co stało się z tymi, co do których nie mamy informacji, ale również a mogę tutaj mówić dużo także o tych Polakach, którzy zostali po 1946 roku we Lwowie i w pewnym momencie oni zostają aresztowani i po nich urywa się ślad. Jako ciekawostkę mogę dodać, że 2 miesiące temu w ogrodzie przy kościele świętego Łazarza odnaleziono kolejną zbiorową mogiłę ofiar NKWD lub KGB z jednej z pobliskich katowni. Do tej pory, no oczywiście strona ukraińska, przepraszam, że to powiem, ale nie stoi na wysokości zadania, jeżeli chodzi o identyfikację takich osób, jeżeli chodzi o ich poszukiwanie. Wszystkie te osoby zostały określone jako Ukraińcy. Ja mam poważne wątpliwości, czy wszystkie z tych osób były narodowości ukraińskiej. Więc to tylko tak w telegraficznym wręcz skrócie odpowiadając na pytanie pana profesora, pozwolę sobie taki wątek zaznaczyć. Dziękuję. Czytając pana książkę, odniosłem wrażenie, że nie wiem, czy panowie profesorowie się ze mną zgodzą, że centralną osią narracji jest sowietyzacja w wymiarze politycznym. Sowietyzacja rozumiana jako represje, sowietyzacja rozumiana jako narzucanie zupełnie innego systemu wartości. Natomiast w tytule książki pojawia się zdanie, czy też słowo o przemianach gospodarczych, tak? Nie tylko o przemianach politycznych, ale przemianach gospodarczych. I przypomina mi się jedna rzecz. Otóż jeśli chodzi o znaczenie obwodu lwowskiego, jeśli chodzi o znaczenie obwodu lwowskiego, zwłaszcza w latach 40., na początku lat 50., było to miejsce o znaczeniu strategicznym. Mam na myśli gazociąg Daszawa-Kijów, który został wybudowany w drugiej połowie lat 40., następnie przedłużony do Moskwy. Były też odnogi do Mińska, prawda, Wilna. Więc z punktu widzenia strategicznego, jeśli chodzi o surowce, region ten no, odgrywał dosyć istotną rolę. Więc stąd też moje pytanie, czy w badaniach zarówno polskich, jak i ukraińskich autorów, czy ten wątek był w jakikolwiek sposób podnoszony? I pozwolę zacząć i zapytać, poprosić o odpowiedź na to pytanie pana profesora Motykę. Tych prac o powojennym obszarze Lwowa jest wbrew pozorom bardzo niewiele i jeżeli chodzi o znaczenie gospodarcze, to mi się przynajmniej osobiście wydaje, że jeżeli one już są, to one często są pisane tak hermetycznym
marksistowskim językiem, żeby nie powiedzieć nową mową, że bardzo często są zupełnie dla nas nieczytelne. W dodatku bazują na statystykach, które no delikatnie mówiąc są no co najmniej dyskusyjne pod względem wiarygodności. Wiadomo, że te statystyki tworzono tak, żeby jak najlepiej wypadać w oczach centrum. Wydaje mi się, że przynajmniej w okresie sowieckim nie było takich prac, które by na to pokazywały. One byłyby w gruncie rzeczy przecież, co tu dużo mówić, no po prostu zdradą tajemnicy państwowe, w związku z tym nie mogli tego ujawniać. Ta tajemnica była do tego stopnia posunięta, że ja w swoich poszukiwaniach z kolei znalazłem jeden dokument, który był bardzo ciekawy, kiedy do szefa MGB ukraińskiego padło pytanie, czy jest zgoda MGB na to, żeby konsulat amerykański w Kijowie mógł zaprenumerować lokalne partyjne gazety, które jawnie wychodziły w każdy obwód, tak jak w Polsce każde województwo, miał swoją obwodową gazetę. I Amerykanie chcieli zaprenumerować te legalnie sprzedawane gazety, żeby mieć możliwość ich kupowania w kiosku. I szef MGB sprzeciwił się temu. Powiedział, że w żadnym wypadku. Tam są po prostu, summa summarum, będą zdradzone tajemnice Związku Radzieckiego. No, w gruncie rzeczy wykazał się pewną czujnością, bo rzeczywiście jakby się tak porównało te różne oświadczenia, czy to czynników partyjnych, ale także artykuły prasowe, dziennikarzy. Do niektórych z nich zresztą zarówno dr Markowski, jak i jego kolega w obwodzie wołyńskim docierali. I to były często bardzo rzeczywiście ciekawe dyskusje pokazujące no, rzeczywisty stan służby zdrowia chociażby. I w związku z tym trudno mi sobie wyobrazić, żeby skoro jeżeli chodzi nawet o tego typu rzeczy, one były niedostępne, żeby władze pozwoliły sobie w wypadku no, takich już kwestii absolutnie strategicznych na ich ujawnienie, ale być może jestem tu w błędzie. Dziękuję. Proszę Państwa, no ja tutaj zastrzegłem się, że tak głęboko w tą problematykę nie wchodziłem, ale mówiłem, że tu interesuję się też problematyką gospodarczą, dziejami chłopów pod komunizmem, prawda, w tej części Europy środkowo-wschodniej, południowej. I oczywiście przecież musiałem, jeżeli w tych moich badaniach i sowiecki model wziąć, prawda, przecież on był transponowany tutaj, prawda. I oczywiście to, co pan profesor przed chwilą mówił, pan profesor Grzegorz Motyka, przebrnąłem właśnie przez morze, no w cudzysłowie to przesadziłem pewnie z tym morzem, ale przez właśnie tej propagandowej literatury o patiomkinowskich kołchozach, w którym pełna szczęśliwość, słoneczko nigdy nie zachodziło, krowy po 7 tysięcy litrów mleka dawały, no w ogóle raj absolutny, prawda, z pięknymi takimi obrazkami socrealistycznymi, prawda, dziewojami pięknymi, młodzieńcami, no w ogóle raj absolutny, prawda. No a miejscami wychodziło z tego, prawda, że tu się koła psują, tutaj się rwą paski klinowe, prawda, bo ktoś tam coś, to ktoś coś ukradł, prawda, i oczywiście go gdzieś tam publicznie łajają, prawda. Więc oczywiście, proszę Państwa, no ja tutaj oczywiście wszedłem w głębiej w rosyjską, tu pan profesor Szumski, przepraszam, wymieniliśmy przed
przed spotkaniem w te rosyjskie źródła, no są, muszę powiedzieć, imponujące, jeżeli chodzi o drukowane, bo wiadomo, że z dostępem do archiwów rosyjskich no jest pewien kłopot, nazwijmy to najdelikatniej, prawda? Ale udało mi się drogą internetową ściągnąć pięciotomowe wydawnictwo, każda po 1000 stron, o kolektywizacji 1929-41, prawda? Współpraca międzynarodowa wybitnych historyków od Nowej Zelandii, Australii, Stany Zjednoczone, oczywiście Niemcy i Rosjanie, oczywista, prawda? Taki międzynarodowy. No więc tutaj to zderzenie no tej właśnie bibuły, nazwijmy tej, której była łącznie z tymi pięknymi kołchozami, prawda? Z tą rzeczywistością, no już źródłową, literaturą również, no wstrząsającymi relacjami ludzi, którzy to przeżyli, dzieci nawet, które no, gdzieś tam pamięcią sięgały ich los, bo też dotarłem do takich materiałów, prawda? Plus z tym, co było w tej rzeczywistości, kiedy to trwało, prawda? No daje rzeczywiście obraz. No i tutaj, co pan profesor powiedział, nie wiem, czy te kołchozowe jakieś tam gazety poświęcone rolnictwu, bo też takie były, prawda, czy też zabroniono, prawda, tego to nie wiem, panie profesorze, nie wiem. Natomiast no myślę, że tutaj, proszę państwa, tak właśnie się stało jakoś, że odeszli nasi z mojego instytutu wybitni znawcy starego pokolenia, profesor Mieczysław Tanty, Leszek Jaśkiewicz, profesor Paweł Piotr Wieczorkiewicz, prawda? Bo przecież tu pan Damian też gdzieś pod opieką pana profesora Wieczorkiewicza zaczynał. No i jakoś tak się stało właśnie, że wszedłem i tutaj chcę nawiązać do tego, co pan profesor Motyka powiedział, tego modelu, prawda, kształtowania nowego człowieka. Oni to mieli przetrenowane, nazwijmy w cudzysłowie, bo no, też tam w ośrodku Pułtuskim też prowadzę, tam opiekuję się grupką właśnie młodych badaczy. No jeden z moich badaczy tak poszedł w ślady pana profesora Szumskiego. Napisał o ludności polskiej na Białorusi sowieckiej w oparciu o źródła, właśnie białoruskie, no poprzez swoje koneksje rodzinne. I tam widać, prawda, jak oni komunizowali, łącznie z mentalnością, łącznie trudno było zidentyfikować, czy ci księża, którzy porzucali wiarę, publikowali, bo tego typu, czy to fikcja, czy to prawdziwie było, to trudno to zidentyfikować, prawda. Ale faktycznie to samo profesor Stroiński, przecież o ludności na Ukrainie, prawda, on robił te badania, prawda. Czyli no wiadomo, jak się skończyło, w 1937-1938 po prostu wymordowano, bo stwierdzono, że jednak wychodzi ta polskość, że się nie da ich całkowicie sowietyzować, prawda? I rzeczywiście ci ludzie przecież zostali, no tu 150 tysięcy na Ukrainie, na Białorusi chyba 80, nikt nie wie ile. Ten mój doktor Andrzej Biały, który opublikował to niedawno, dotarł dzięki swoim kontaktom do listy 1500 Polaków zamordowanych w 1937 roku z okolic Mińska. To załączył to przez Memoriał Białoruski gdzieś tam dotarł i to mu przekazali, prawda, i zostało to opublikowane no, w zeszłym roku, czy w tym roku ta książka się ukazała. Więc tutaj tak w takim zderzeniu miałem tutaj pana doktora pracę i właśnie tamto jakby wcześniejsze, prawda, ale to zostało przeniesione w stosunku do ludności oczywiście ukraińskiej, białoruskiej, prawda, tej z dawnych terenów Rzeczpospolitej, no a jak państwo wiecie, Polaków stamtąd po prostu wysiedlono, prawda? Garstka została, no, na terenach ukraińskich to
czy Wołyń, prawda, tu pan profesor przecież pisał o tym, prawda, to więcej na Białorusi, jak wiadomo, prawda. Więc tutaj, proszę państwa, rzeczywiście tego człowieka, no, jak się okazało, nie udało im się tego zrobić, ale robiono gigantyczny wysiłek, a właśnie tam w tym białoruskim, o tych obwodach polskich, prawda, imieniem chyba Marchlewskiego to się nazywało, te obwody polskie, prawda, no to tam właśnie widać było, prawda, jak oni indoktrynowali, jak oni tych ludzi maltretowali, prawda, łącznie z alfabetem wprowadzonym tam, różniącym się od alfabetu polskiego, prawda. To niesamowite, jak się to porównuje teraz, prawda? Więc myślę, że tu młodzi ludzie dobrze, że właśnie podjęli, tak jak pan profesor tu powiedział, że pan profesor Szumski, właśnie tak metodycznie, klatka po klatce, być może, że potem będzie cała jakby panorama, prawda, tego zjawiska w tej części, prawda, tej sowietyzacji. Dziękuję, panie doktorze. Uzupełniając wypowiedzi panów profesorów, to rzeczywiście można powiedzieć, że kwestia stosunków gospodarczych na terenie obwodu lwowskiego, ale i ogólnie na terenie Wołynia i Galicji Wschodniej do tej pory pozostaje de facto taką trochę terra incognita, ponieważ z tego co wiem, ukazała się tylko jedna konkretna książka poświęcona kolektywizacji tych ziem, a w połowie zresztą jest to książka poświęcona oporowi UPA przeciw kolektywizacji, więc de facto no, nie jest to jakaś szczególnie duża książka objętościowa. Natomiast jeżeli chodzi o publikację dokumentów przez komunistyczne sowieckie władze, to tutaj najwcześniejszy zbiór dokumentów, z jakim się zapoznałem z tego okresu, dotyczących historii gospodarczej tych ziem, już oczywiście za czasów panowania państwa sowieckiego, został opublikowany w 1954 roku, a więc już po śmierci Stalina. I były to dokumenty żywcem wzięte z materiałów propagandowych. Prawda nie miała tutaj prawa, nie miała prawa wyjść na światło dzienne, tym bardziej, że jeżeli się prześledzi, mówię tutaj w cudzysłowie, sukcesy gospodarcze władz komunistycznych na terenie obwodu lwowskiego, no tutaj mamy bardzo ciekawą sytuację, ponieważ z chwilą, kiedy przymusowa kolektywizacja nabiera tempa, do centrali we Lwowie jest coraz więcej meldunków alarmujących ze strony milicji, MWD. Coraz więcej samobójstw w rejonach. W pierwszym miesiącu po rozpoczęciu takiej masowej, brutalnej kolektywizacji jest to 40 samobójstw. Dwa miesiące później to już jest ponad 300. To jest skala gigantyczna. To pokazuje jakby prawdziwy skutek oddziaływania sowieckiego eksperymentu gospodarczego na ludność. Jeszcze tylko jedna sprawa, o której chciałem przypomnieć, kontynuując właśnie ten wątek sowieckich eksperymentów narodowościowych. Te kwestie, które poruszył w swojej wypowiedzi profesor Turkowski, mam na myśli między innymi sowieckie eksperymenty w okresie międzywojennym w latach 20. i 30. na Ukrainie, to jest polski rejon narodowościowy imienia Marchlewskiego, który funkcjonował od 25 roku do początku lat 30. Natomiast w przypadku Białorusi sowieckiej, mówimy już znowuż o okresie międzywojennym, tak, to był rejon, polski rejon narodowościowy imienia Feliksa Dzierżyńskiego, tak, który powstał w dawnym Kojdanowie, w miasteczku przemianowanym na później Dzierżyńsk, i notabene to miasto funkcjonuje pod taką nazwą do dnia dzisiejszego. Otóż chciałem tylko krótko powiedzieć, że sowieckie eksperymenty narodowościowe miały swój krwawy finał w operacji polskiej czy antypolskiej, prawda, kiedy to w roku 1937-38 wymordowano tylko wedle szacunków memoriału rosyjskiego ponad 100 tysięcy osób właśnie w ramach operacji polskiej. Natomiast no, łączna liczba ofiar przekracza na pewno 2 miliony. Mówię tutaj o operacjach i kułackiej, prawda, i niemieckiej, i fińskiej, i innych operacjach narodowościowych. Więc musimy o tym pamiętać, że Sowieci wkraczając w 1944 roku po raz kolejny, po raz drugi na ziemię wschodnie w II Rzeczpospolitej, no, miały już pewne doświadczenia, mieli pewne, powiedzmy, wyobrażenie o tym, jak należy realizować budowanie świetlanej przyszłości, i Polacy tutaj no, niestety nie mieli taryfy ulgowej.
Ja chciałbym jeszcze nawiązać do jednego wątku. Oczywiście tych wątków jest więcej, pytań tych jest więcej. Wartym podkreślenia jest fakt, że w pracy doktora Markowskiego autor nie unika trudnych wątków i nie skupia się tylko i wyłącznie na przedstawieniu martyrologii narodu polskiego, również opisuje te przeżycia, prawda, te trudne losy narodu ukraińskiego. I co szczególnie jest interesujące, jest też kwestia, która na Zachodzie, u naszych zachodnich kolegów, historyków, budzi ogromne zainteresowanie. Znowuż pozwolę sobie powołać się na własne doświadczenia. Otóż jest to moje subiektywne zdanie, natomiast ja odniosłem takie wrażenie po roku pobytu w Stanach Zjednoczonych, że większość konferencji, debaty publicznej, która dotyczy Polski, skupia się tak naprawdę dwóch wątków. Pierwszy wątek to jest kwestie stosunków polsko-żydowskich i polskiego antysemityzmu, tak jak to jest ujmowane. No a druga kwestia to jest taka bardziej, powiedzmy, nowoczesna, to jest stosunek Polaków wobec środowisk LGBT. Więc to są niestety dwie kwestie, które zdominowały taką debatę publiczną w odniesieniu do Polski. Oczywiście to jest pewnego rodzaju uproszczenie i jeszcze raz podkreślę, to jest moje osobiste zdanie. Natomiast chciałem w tym miejscu nawiązać właśnie do kwestii żydowskiej, właściwie mówiąc do kwestii nieobecności Żydów i zacierania wszelkich śladów, bo pan doktor bardzo szczegółowo opisywał próby dosyć udane zamazywania wszelkich śladów polskości na terenie Lwowa. Natomiast też w pewnym miejscu pojawia się ten wątek żydowski, tak? I jeśli mógłbym prosić o nieco szersze nakreślenie tego wątku. Jaki był stosunek władz sowieckich również wobec Żydów i jak się układały relacje w tym wieloetnicznym przed 1939 rokiem mieście? Myślę, że wypada zacząć od tego, że kwestia żydowska, stosunek do kwestii żydowskich władz komunistycznych można podzielić na kilka etapów. No, jak Państwo pewnie doskonale o tym wiedzą, Holokaust we Lwowie niemal zupełnie zniszczył żydowską społeczność miasta. Szacuje się, że przetrwało tylko nie więcej niż 900 żydowskich mieszkańców przedwojennego Lwowa. I tutaj taka ciekawa kwestia, ponieważ dotarłem do jednego z takich raportów Komunistycznej Partii Bolszewików Ukrainy, właśnie obwodu lwowskiego, poświęconych nastrojom panującym wśród ludności miasta w pierwszych miesiącach kolejnej okupacji sowieckiej. I tam bardzo czytelnie zauważono, że ci Żydzi, przedwojenni lwowscy, jeśli można takich określić, którzy ocaleli, czują się w pełni Polakami. Czują się w pełni Polakami, nie identyfikują się jakby z tym systemem sowieckim. Natomiast drugi etap, jeśli tak można to podzielić, to już jest etap, kiedy ta ludność żydowska napływa razem z tymi wszystkimi kadrami sowieckimi, które naprawdę bardzo, ale to bardzo szeroką falą, ponieważ tylko w 1946 roku ponad 70 tysięcy osób z głębi Związku Sowieckiego przyjeżdża do Lwowa i przyjeżdża do obwodu lwowskiego jako kadry kierownicze. I tam ta kwestia żydowska jest de facto jedynie poruszana na marginesie, jeżeli chodzi o samą narodowość. Ponieważ ci ludzie to są, mówiąc wprost, ludzie sowieccy. Ludzie sowieccy, którzy zostali już wychowani przez system w takim duchu, w jakim należało być wychowanym, mówiąc to oczywiście w kontekście języka władz. Trzeci etap pojawia się wtedy, kiedy odradza się żydowska gmina wyznaniowa. Tutaj już chodzi nie tyle o narodowość, co o samo wyznanie, a to od pewnego momentu było dla władz komunistycznych we Lwowie dosyć problematyczne. Z tego względu, że chociażby gmina żydowska sama chciała się opiekować żydowską młodzieżą, co było nie do pomyślenia zupełnie w systemie komunistycznym. Choćby z tego względu, że przecież jest bardzo ważna kwestia międzynarodowa powstania państwa Izrael, z którą to kwestią musi się zmierzyć Związek Sowiecki i jego władze. I w związku z powyższym jakby ta kwestia żydowska wychodzi na plan pierwszy, przez bardzo krótki czas, ponieważ główni członkowie gminy żydowskiej wyznaniowej zostają aresztowani, niektórzy zostają skazani na wieloletnie więzienie w łagrach i po prostu wywiezieni, natomiast sama gmina przez pewien czas musi zaprzestać swojej działalności do czasu, aż na jej czele staną ludzie zupełnie powolni sowieckiej władzy.
Dziękuję. Ja mam pytanie znowuż do panów profesorów. Pytanie, na które będę prosił o udzielenie krótkiej odpowiedzi, ponieważ no, mam nadzieję, że będą jeszcze pytania tutaj do autora sali. Pytanie, które nawiązuje do wypowiedzi na początku naszej rozmowy, do wypowiedzi profesora Motyki. Pan profesor wspomniał o tym, że książkę warto przeczytać. Zdaniem pana profesora, dlaczego warto przeczytać tą książkę? Co jest główną zaletą tej pracy? Ja myślę, że to jest świetna panorama tego, jak komuniści z normalnego, liberalno-demokratycznego społeczeństwa, czy oczywiście liberalno-demokratycznego jak na poziom połowy XX wieku i po tym zmieleniu przez II wojnę światową, tworzą społeczność ludzi, którzy mają się stać społecznością, no właśnie taką wykutą według wizji marksistowsko-leninowsko-stalinowskiej. Ja jestem zwolennikiem tezy, i to bardzo często podkreślałem, że uważam, że jest nieprawdziwy obraz Stalina, jeśli on się tylko koncentruje na jego zbrodniczości. On był wierzącym leninistą, marksistą, leninistą, stalinistą. I według tej wizji tworzył świat i dokonywał tych zbrodni. Znaczy uważał po prostu, że on jest poza tą moralnością. To, co dla nas jest niemoralne, dla niego było po prostu poza moralnością. Ten słynny cytat, kiedy jego kolega, który uratował mu życie, jest przez niego skazany na śmierć i mówi, jak możesz, przecież ja uratowałem ci życie, a on odpowiada, że oczekujesz ode mnie, żebym się zachowywał jak pies, bo tylko pies jest przywiązany, odczuwa wdzięczność za tego typu rzeczy. To nie to, że on nie odczuwał wdzięczności, że tamten mu uratował życie. On uważał, że należy przejść ponad tego typu organicznymi odczuciami. I książka doktora Markowskiego świetnie no właśnie pokazuje panoramę tej sowietyzacji, jej niekonsekwencje z punktu widzenia tej ideologii, która jest no właśnie internacjonalistyczna, ale jednocześnie bardzo uważa, że walcząc z nacjonalizmem musi być, nie może być ślepa na narodowość ofiar, no bo przecież trzeba dokonać tej depolonizacji z ich punktu widzenia, trzeba wywieźć tych Polaków przymusowo. Ten Chruszczow jest bardzo antypolski, to jest świetnie pokazane. Ci Żydzi, bardzo dobrze pokazany też jest, chociaż to jest ledwie wstęp do książki, no zagłada, no to niezwykłe ludobójstwo w historii. To także w książce jest obecne, ale potem, tak jak pan doktor mówił, no, kiedy powstaje państwo Izrael, nagle do nich też trzeba przyłożyć narodową miarę. Z jednej strony Ukraińcom trzeba, aby uzyskać ich poparcie, spełnić pewne narodowe oczekiwania, a z drugiej walczymy z tym ukraińskim burżuazyjnym nacjonalizmem. I oczywiście, że nie wszystkie odpowiedzi, bo też niemożliwe, żeby w książce odpowiedzieć, w żadnej książce dać odpowiedź na wszystkie pytania, ale w tej książce jest po pierwsze ona stwarza w ogóle możliwość, żeby o tym zacząć poważnie rozmawiać w oparciu o jakąś bardziej konkretną faktografię po prostu zwyczajnie, bo do tej pory ta nasza wiedza na ten temat była no niezwykle wycinkowa i często operujemy na takimi bardziej intuicjami, odczuciami, a tutaj mamy kawał rzeczywiście dobrej historiograficznej pracy. O tym było na samym początku mowa, ja to też wysoko ocenię, że autor też nie tylko przeprowadza kwerendy, nie tylko czyta, co niestety nie jest już powszechne, innych autorów i wyciąga z nich to, co jest ważne, a nie to, co, żeby ich zacytować tak
po prostu tylko, że wyciąga te istotne informacje, które mu się do czegoś przydadzą, ale co także również ważne, chce zobaczyć te miejsca, zderzyć się z tą rzeczywistością na miejscu, dopytać jakichś świadków, których nawet jeśli nie zacytuje, to potwierdzą mu, że jeżeli ten zasób źródłowy w jakiejś kwestii jest niewielki, to czasami świadek potwierdzi, że no tak rzeczywiście było, albo może było zupełnie inaczej, może ten dokument posługuje się pewną fasadą propagandową i no, z tej i także innych publikacji doktora Markowskiego wiemy, że on rzeczywiście jest takim rasowym naukowcem, który do tych kwestii podchodzi bardzo rzetelnie. Miło słyszeć tutaj z ust pana profesora, wybitnego znawcy. Cóż, jako promotor czuję się bardzo usatysfakcjonowany. Dziękuję. Proszę państwa, no ja tutaj powiem tak, że z panem doktorem no przeżyliśmy trochę czasu i licencjackiego chyba panie... Nie, licencjat nie, to magisterskie, bo już tak, tutaj mam już kłopoty, jak widzicie, z pamięcią. I magisterskiego i oczywiście doktorskiego, bo pan doktor Damian Markowski jest absolwentem studium doktoranckiego Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to też, myślę, to co pan profesor tu zauważył, pan profesor właśnie przed chwilą, wynik naszej dyskusji w zespole doktorskim, w komisji doktorskiej, bo pan doktor miał trochę większe ambicje, prawda, żeby objąć cały obszar, powiedzmy, Galicji, tam pokazać, prawda, większy obszar. No jak się okazało, to było jednak celne, właśnie ta dyskusja i zawężenie do właśnie lwowskiego, jako tak, powiedzmy, laboratoryjny, zbadanie niemal laboratoryjne tego procesu, o czym tu pan profesor przed chwilą mówił i myślę, że no, to się udało, to się bardzo cieszę. Gdzieś wpisało się w te badania tu panów profesorów i pana profesora Szumskiego, który przecież badał te białoruskie sprawy właśnie w tym czasie, o czym mówił, no czy pana profesora Motyki, no też tutaj przecież poświęcił ukraińskim sprawom. Jeszcze tak wracając właśnie do tego Kojdanowa i tych losów Polaków, właśnie Feliksa Edmundowicza, bo to było imieniem, a tu na Ukrainie to Marchlewskie oczywiście, no myślę, że oni wyciągnęli, tak jak pan profesor Szumski to zauważył, wnioski, że nawet tak brutalna, tak gwałtowna no, sowietyzacja nie da wyniku takiego, jaki oni pożądali, prawda? Stąd te decyzje zbrodnicze, o którychśmy mówili tutaj i panowie profesorowie mówili. No i stąd no, wyczyszczenie, prawda, o czym tutaj pan Damian pisał, no z elementu polskiego, no została jakaś tam grupa oczywiście w mniejszym stopniu na Białorusi, w większym stopniu na Białorusi, przepraszam, w niewielkim, jeżeli chodzi o Ukrainę, to myślę, że no po prostu warto tą książkę zapoznać się, bo ona nie traktuje właśnie o tej martyrologii, bo jest ona, ale gdzieś tutaj w tle może bardzo widocznym. Natomiast to pokazuje, chyba rzeczywiście dość rzadko to było robione. Dobrze, że tutaj to się rozpoczęło, właśnie ten proces sowietyzacji, absorpcji tego obszaru, prawda, i wchłonięcia, o czym pan profesor Motyka tu mówił, w granice imperium, prawda, i to chyba zachęcam do. Ja bardzo dziękuję naszym gościom za rozmowę, a teraz jest czas na zadawanie pytań. Jeszcze raz bardzo poproszę o krótkie pytania. Ja rozumiem, że temat dla wielu osób może być
osobisty, budzący wiele emocji, więc bardzo bym prosił o zadawanie krótkich pytań. Dobry wieczór. Ja się chciałbym, to znaczy zanim zadam pytanie, ja wiem, panie profesorze, że pytania mają być krótkie, zwięzłe, ale muszę go uzasadnić. Po prostu ja chciałbym, uzasadniając, chciałbym taką złożyć pseudolaurkę na państwa, na panów ręce, bo chciałbym wyrazić swój podziw dla podjęcia w ogóle tego tematu, bo zazwyczaj chcąc trafić do jak najszerszej, jako osoba pisząca, to powiem, do jak najszerszej grupy czytelników, staramy się zawrzeć w swoim pisaniu jakieś historie, no niemal batalistyczne. Dlatego ukazało się dotychczas mnóstwo opracowań na temat okresu wojennego, okresu walk tutaj kamyk do koszyczka profesora Motyki, walk UPA, Armia Krajowa, UPA, Siły Zbrojne Polskie, czy polskie to eufemizm, prawda? Więc chciałbym wyrazić podziw, ale i teraz pytanie już zadane doktorowi Damianowi Markowskiemu, ale jednocześnie i panu, bo co panów skłoniło do podjęcia się właśnie w tym anturażu strachu, że książka nie trafi do szerszego, że może odpukać oczywiście w niemalowane. Co panów skłoniło do zajęcia się tym tematem, który jest jakby nieatrakcyjny dla przeciętnego czytelnika, bo wiadomo, lubimy się chwalić naszą historią batalistyczną, lubimy się chwalić bohaterami. Najlepszym przykładem, zupełnie z innego tematu, profesor Gębarowicz, który uratował Ossolineum, a nikt go nie pamięta, za to wszyscy znają tych, którzy polegli, prawda, nazwiska, którzy polegli. Więc co panów skłoniło, żeby właśnie tym trudnym tematem na poły nieatrakcyjnym dla przeciętnego czytelnika się zająć? I to wszystko z mojej strony. Pozwolę sobie zabrać głos. To znaczy, odpowiadając na pana pytanie, do końca nie jestem w stanie się zgodzić z pana tezą, ponieważ no, ja jestem zaszczycony, że państwo tak licznie się stawili. Temat, jak widać, jest jednak dosyć ciekawy, skoro jest tak liczna publika, i to jest pierwsza sprawa. Natomiast druga sprawa, no myślę, że jednak trochę u źródeł takiego zainteresowania badawczego dla historyka na pewno zawsze jest jakieś źdźbło, być może również pychy, żeby opracować jakiś temat, który do tej pory de facto nie był opracowany. W tym przypadku akurat tak jest, że także na Ukrainie no podobnej książki, nie chwaląc swojej, de facto nie ma. W związku z powyższym jest to pewnego rodzaju zapisanie białej karty historii i uzupełnienie tej karty. Więc myślę, że jak najbardziej takie prace będą powstawać i powinny powstawać, i trzeba oddać historii to, co jeszcze do tej pory jest jej do oddania, jeżeli można to w taki sposób literacki określić. Z kolei moja odpowiedź będzie nieco się różnić od odpowiedzi doktora Markowskiego, ponieważ jak wspomniałem na początku, miałem do tego no, bardzo osobisty, emocjonalny stosunek, i pisząc o sowietyzacji ziem północno-wschodnich II RP, w dużym stopniu pisałem historię swojej rodziny. Rodziny też krewnych, bliskich, sąsiadów, Polaków, którzy pozostali na tych obszarach, więc te procesy, które były opisywane zarówno w mojej pracy, jak i w pracy doktora Markowskiego w odniesieniu do obwodu lwowskiego, one w dużym stopniu dotyczyły również mojej rodziny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, był to temat i uważam, że jest to temat, który nadal potrzebuje zgłębionych badań, rozszerzenia wielu wątków, które są dotychczas mało zbadane. Był to temat bardzo ważny, chociażby ze względu na to, i tutaj znowuż pozwolę sobie
właśnie patrząc na te kamery, przypomina mi się moja prezentacja mojej książki. Książka w wydaniu polskim ukazała się w 2010 roku nakładem wydawnictwa krakowskiego wydawnictwa Arkany, natomiast tłumaczenie na język białoruski ukazało się w 2014 roku w takim podziemnym wydawnictwie i będąc na prezentacji swojej książki w Mińsku, również doznałem takiego zaszczytu, byłem filmowany przez tak zwanych smutnych panów, natomiast naprzeciwko stał radiowóz z dwoma milicjantami. Także to były nieco inne przeżycia, natomiast na prezentacji książki w Grodnie we wrześniu 2014 roku w budynku wynajmowanym przez konsulat generalny RP w Grodnie również była ekipa filmowa, tylko że finał tej historii był nieco inny. Otóż pod koniec prezentacji wpadło na salę kilka panów w skórzanych kurtkach, a spisali, prawda, wszystkich obecnych. Wydawnictwo zostało zamknięte. Ja na chwilę mimowoli stałem się bohaterem państwowej telewizji, krótkiego reportażu na temat fałszowania historii, więc odpowiadając na pańskie pytanie, uważam, że taka praca jest potrzebna, chociażby ze względu na to, że to kogoś zabolało, prawda, że to ta niewygodna prawda, smutna, jeśli chodzi o losy Polaków. Ja uważam, że ta prawda powinna być ujawniana i o tym nie możemy zapomnieć. Czy są jeszcze pytania? Czy... Tak. Dobry wieczór. Moje pytanie będzie krótkie, nie chcę rzeczywiście przedłużać. Mnie fascynowało zawsze postaci historyków, naukowców z tamtego okresu i polskich, i w tym przypadku chodzi mi tu o jedną postać historyka ukraińskiego, Iwana Krypiakiewicza, o którym pan tam, no niewiele, ale jednak napisał, tak? Człowieka, który się ukształtował gdzieś jeszcze za Austrii, pracował jako profesor gimnazjum, musiał uczyć polskie dzieci polskiej historii, tak, a zupełnie co innego pewnie miał w głowie, sądząc po jego pozycjach. Czy pan się zastanawiał, co on sobie myślał wtedy, kiedy miał te wszystkie przypadki, które pan opisał w swojej książce, prawda, kiedy został zmuszony, prawda, do zmiany orientacji, prawda, żeby dalej pracować. Jak pan, czy pan porównywał to z polskimi historykami? Profesor Szumski zna doskonale kwartalniki Instytutu Polsko-Radzieckiego. Tam pojawiają się, wiadomo, nazwiska, które dla historyków są znane, jak Olgierd Górka na przykład, jak Lers Pławiński. No i porównać te dwa środowiska, czy jakoś próbować się zastanowić, co ci ludzie przeżywali, prawda? Jak to na nich wpłynęło? Ja wiem, że to jest bardzo trudna sprawa, a ważniejsza chyba sprawa, łatwiejsza chyba do odpowiedzi, a chyba najbardziej istotna. W pana książce pada tam w pewnym momencie taka opinia, że Lwów nie został do końca zsowietyzowany. I ten problem, czy Lwów został do końca zsowietyzowany, czy nie, dla mnie, mi się wydaje, jest bardzo obecny w ogóle w dyskusji ogólnie, nie tylko historyków zawodowych, ale w ogóle publicystów. Dla polityki dzisiejszej ukraińskiej jest to bardzo istotne, bo oni to podkreślają. Myśmy się do końca nie sowietyzowali, dlatego ci ze Lwowa oczywiście, prawda, ale nie tylko z Galicji, z tej zachodniej części, tu dochodzi mit Galicji, mit Lwowa, jak został zaadoptowany przez stronę ukraińską. A wracając do rzeczy, czy jest pan pewien, że Lwów nie został do końca sowietyzowany i czy to można zobaczyć tylko wyłącznie, nie wiem, w architekturze? No może tyle, już nie będę dalej ciągnął tego tematu. Znaczy, bardzo dziękuję za to ważne pytanie. No przede wszystkim tutaj jakby jest pole do tego, żeby napisać kolejną książkę poświęconą tylko i wyłącznie relacji władze sowieckie, zachodnioukraińska, czy powiedzmy sobie galicyjska inteligencja narodowości ukraińskiej, ponieważ to jest niesamowicie ciekawy temat i można by tam zaobserwować naprawdę cały wachlarz różnego rodzaju postaw ludzkich, począwszy od totalnego zaprzedania się, może złe słowo, ale jednak oddania się sowieckiej władzy, poprzez oddanie się częściowe tylko na pokaz, kończąc wręcz na takim symbolicznym, wręcz rejtanowskim oporze. I tutaj jakby, no to jest rzeczywiście materiał na kolejną książkę tak naprawdę. Natomiast co myślał profesor Krypiakiewicz, no tutaj trudno mi za niego odpowiadać, co się działo w jego głowie. Natomiast mam wrażenie, że on
do końca w jakimś tam stopniu pozostawiał w tej grupie pośrodku. Kiedy zobaczył na początku, że ten sprzeciw jest właściwie niemożliwy, on później starał się przystosowywać, ale jednak zachowywał się częściowo przynajmniej wiernie do czasu swojego zesłania do Kijowa, wiernie wobec swoich byłych kolegów ze szkolnej ławy, jeśli można tak to nazwać, naukowców ukraińskich. Jeżeli chodzi o samą sowietyzację Lwowa, to tutaj to jest bardzo ciekawy temat ze względu na taką, można powiedzieć, dyskusję społeczną, jaka obecnie ma miejsce na łamach ukraińskiej prasy i nie tylko na łamach ukraińskiej prasy, ponieważ rzeczywiście część ukraińskich środowisk, częściowo są to środowiska mocno nacjonalistyczne, ale nie tylko, chlubi się tym, że Lwów, ten nazwijmy to ukraiński Lwów powojenny, nie dał się sowietyzować. No to wszystko jest tutaj jednak względne. Z tego względu, że rzeczywiście, o ile samo miasto, jego powojenny, zdominowany przez społeczność ukraińską, etnos, jakby pozostał podatny na tą ideę niepodległej Ukrainy, wrogiej Związkowi Sowieckiemu, czemu później wyraz dało chociażby to środowisko inteligenckie i środowisko wrogie lub też Związkowi Sowieckiemu i komunizmowi oraz zmierzające do reformy po 1991 roku. To z drugiej strony część takich osób, i to są osoby głównie związane z nurtem bardzo radykalnych nacjonalistów, mam tutaj na myśli obecne czasy, są to osoby, których rodzice na przykład często przyjeżdżały budować ten sowiecki Lwów. Właśnie jako ci sowieccy funkcjonariusze. Także od propagandy na uczelniach, także od tego, aby po prostu kontrolować to środowisko naukowe. No tutaj mamy taką pewnego rodzaju woltę i takich nazwisk jest znacznie więcej niż kilkanaście. No jedna z takich osób ostatnio wystąpiła w grudniu 2017 roku z propozycją, aby Politechnika Lwowska nosiła imię Stepana Bandery. Na szczęście temat, na szczęście, no powiedzmy sobie wprost, no z polskiego punktu widzenia to dobrze, że ten temat upadł, natomiast no, moim zdaniem Lwów nie został do końca sowietyzowany, choćby ze względu jakby na wpływy ukraińskiego nacjonalizmu oraz jakby na niechęć do komunizmu jako taką. Janusz Pielat. Mam takie pytanie, bo nie jestem oczywiście historykiem, raczej takim przeciętnym Polakiem, który zajmuje się historią od dzieciństwa. Dużo czytałem i oglądam telewizję, na przykład historię właściwie non-stop. Tam bardzo dużo ciekawych jest audycji, dyskusji z udziałem panów profesorów, państwa profesorów. Oczywistym jest to, że ludobójstwo na wielu narodach wschodnio, powiedzmy słowiańskich, tutaj bliskich nam, czyli Białorusinów, Polaków, Ukraińców, jak i na samych Rosjanach, było ogromne. Większe według mnie niż ludobójstwo hitlerowskie na innych narodach. Dlaczego się ciągle delikatnie to przedstawia, nie potępia się tego, nie mówi się, że to po prostu było ludobójstwo. Dlaczego się w tytule dzisiejszej audycji nie ma anatomii terroru, tylko jest anatomia strachu? Dlaczego się tak łagodnie mówi o tym po prostu według mnie terrorystach na ogromną skalę rosyjskich, bo to głównie Rosja była motorem tego. I po prostu ciągle się jakoś tą naszą jest empatia jakaś dla tych oprawców. Jakoś wycisza się nasze ogromne straty, nasze ogromne po prostu cierpienia i jak gdyby zapomina się, bo coraz mniej o tym się mówi w środkach masowego przekazu. Dzieje się coś podobnego tak samo w stosunkach polsko-ukraińskich. To samo się dzieje. Właściwie Polacy zginęli, wycięli ich tam w pień, pozabijali w najbardziej okrutny sposób, ale to mija z uwagi na obecną politykę, stosunki polsko-ukraińskie. Podobno Ukraina jest naszym sojusznikiem. No to trzeba to wszystko wyciszać. Dlaczego tak się wszystko dzieje? Dlaczego panowie, którzy powinni właśnie według mnie inaczej do tego podchodzić, trochę chyba jak
mam w tym rację. Panowie tego są właściwie autorami takiej polityki i takiej publikacji. Dziękuję bardzo. No cóż, właśnie o tym dyskutujemy. To znaczy, jak wspomniałem na początku, ta książka jest poświęcona w dużej mierze właśnie tym ludziom, o których do tej pory była cisza. A że tytułem tego spotkania jest książka, która nazywa się Anatomia strachu, a nie Anatomia ludobójstwa, no to po prostu widocznie tutaj już ja jestem winowajcą, ponieważ uznałem taki tytuł za bardziej adekwatny. A nie widzę tutaj jakiegoś związku z zarzutem o to, że obecnie polscy historycy nie badają ludobójstwa dokonanego przez różnego rodzaju totalitaryzmy czy ukraińskich nacjonalistów na polskim narodzie, ponieważ mam wrażenie, że takie badania są właściwie z roku na rok coraz szerzej prowadzone. Nie wiem, czy coś jeszcze muszę dodać w tym temacie. Dobrze. Proszę mi wskazać jakiś proukraiński lub prorosyjski wątek w tej książce, żebyśmy mogli rozmawiać o konkretach. Następne pytanie poproszę. Dziękuję. Mam takie pytanie. Jak według pana, jaki wpływ miała ta sowietyzacja na Polaków? Takie pytanie. No to niezwykle szerokie pytanie, ponieważ jakby tutaj no, odpowiadając mam na myśli głównie tych Polaków, którzy zostali we Lwowie. I tutaj mamy do czynienia także, co może dziwić, chociaż nie do końca powinno, z różnorodnością postaw, ponieważ jest znany taki raport szefa obwodowej organizacji komunistycznej z 1939 roku, w którym jest on poświęcony w całości ludności polskiej, która została we Lwowie. W którym pisze on, że Polacy owszem dalej się uważają za Polaków, będą się uważali do końca za Polaków, nigdy nie zapomną przedwojennego polskiego Lwowa, ale z drugiej strony są oni w swojej przeważającej liczbie lojalni wobec sowieckiego państwa. Przynajmniej w tamtym okresie i przynajmniej na łamach tamtego raportu. Z drugiej strony wiemy o tym doskonale, że działalność polskiego podziemia we Lwowie oraz w obwodzie lwowskim, chociaż głównie tutaj mówię o Lwowie, nie skończyła się wraz z wyjazdem polskiej ludności. Z wyjazdem polskiej ludności, czy też z jej wypędzeniem na zachód. Ponieważ jeszcze co najmniej do 1949 roku działały komórki pomocy organizacji AK Nie WIN, na których założenie środki zostały przeznaczone jeszcze w 1945 roku przez kapitana cichociemnego Michała Wilczewskiego, pseudonim Uszka. Kapitan Uszka popełnił samobójstwo w marcu 1945 roku, w lutym 1945 roku przy próbie aresztowania przez funkcjonariuszy NKWD. Ale ta jego działalność pozwoliła na to, aby funkcjonowały co najmniej cztery niezależne ośrodki w samym Lwowie, których członkowie liczący łącznie około, była to grupa około kilkunastu osób, głównie kobiety, dysponowali środkami pieniężnymi, przy pomocy których ratowano tych żołnierzy Armii Krajowej, którzy wracali z zesłania do Lwowa. Więc jakby tutaj możemy wskazać na różnorakie postawy Polaków. Mam wrażenie, że Polacy byli jedną z tych grup, która opierała się najbardziej ze względu na sowietyzację, ze względu na swoją silnie zakorzenioną wspólnotę narodową. Dziękuję. Chciałbym zapytać o przyczyny takiego zakresu czasowego tej książki. Czy nie byłoby ciekawiej rozszerzyć o pierwszą okupację radziecką, czyli od września 1939 do czerwca 1941? Znaczy, przyczyny takiego ujęcia czasowego są dosyć proste, ponieważ ta pierwsza okupacja sowiecka została już dosyć mocno opisana w literaturze. Między innymi przez profesorów Wnuka, Bonusiaka i innych. Natomiast ten drugi okres, właśnie jak wspomniałem wcześniej, to jest był taką swoistą białą kartą, którą no, chciałem zapełnić także pod tym względem, że dotyczy ona również nie tylko dziejów Polaków, ale również dziejów tego Lwowa, w którym Polacy nie mieli większości po wojnie. Kaczorowski. Czy postawił pan by znak równości między sowietyzacją a depolonizacją Lwowa?
Nie, ponieważ to są jakby dwa pojęcia, które do pewnego stopnia ze sobą współgrały, ponieważ chociażby podczas pierwszej okupacji sowieckiej takiej depolonizacji Lwowa w takiej skali, do jakiej doszło w latach 44-46, no nie mieliśmy do czynienia, tak? Nie było aż, oczywiście były wywózki, były aresztowania, ale nie było takiego zamiaru usunięcia Polaków jako całej praktycznie grupy etnicznej z danego terytorium. No, sowietyzacja miała tutaj jakby trochę inne zadanie, miała tutaj przede wszystkim bez względu na narodowość, miała uformować tego człowieka od podstaw na nowo. Miała uformować tego człowieka przede wszystkim jako tego, nazwijmy to wprost, sowieckiego poddanego. Jako tego obywatela nowego komunistycznego państwa. Czy są może jeszcze pytania? Jeśli nie ma więcej pytań, to chciałbym w kilku słowach, kilku zdaniach podsumować nasze dzisiejsze spotkanie. Na pewno jest o wiele więcej wątków, które można byłoby poruszyć w kwestiach dotyczących sowietyzacji Lwowa i nie tylko, sowietyzacji ziem wschodnich II Rzeczpospolitej, sowieckiej polityki, różnicy w tej polityce, chociażby na obszarze powojennej Litewskiej Socjalistycznej Republiki, mam na myśli przede wszystkim Wilno i okolice, na obszarze zachodnich obwodów Białoruskiej Socjalistycznej Sowieckiej Republiki i na właśnie w tej zachodniej części Ukrainy. Wydaje się, że takim naturalnym obszarem do porównania, jeśli chodzi o sytuację Polaków we Lwowie i we Lwowskiem, może być właśnie Wileńszczyzna z uwagi na no, pewną tradycję, prawda, zarówno Lwów, jak i Wilno były przez dłuższy czas ośrodkami kultury polskiej, by wspomnieć chociażby, jeśli chodzi o Wilno, Uniwersytet Stefana Batorego, także tutaj no, wydaje mi się, że jednym z takich obszarów badawczych, jeśli chodzi o sytuację, porównanie sytuacji Polaków w innych częściach Związku Sowieckiego, może właśnie być sowiecka już Litwa. Jeśli chodzi o sowiecką Białoruś, no, nie było wówczas takich ośrodków kultury, prawda? Jeśli chodzi o Grodno, było to miasto prowincjalne w okresie II Rzeczpospolitej, dopiero w okresie sowieckim miasto to uzyskało status miasta obwodowego. I to jest pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Chciałbym też otwarcie przyznać, że niezależnie od mojej bardzo wysokiej, pozytywnej oceny pracy pana Markowskiego, nie zawsze się zgadzałem z autorem, o czym napisałem w swojej recenzji wydawniczej i to jest bardzo ważne, proszę państwa, możemy się nie zgadzać. Możemy się nie zgadzać ze sformułowaniami, możemy się nie zgadzać z tytułem pracy, możemy się nie zgadzać z pewnymi tezami, tak? Natomiast ważne jest to, żeby ta dyskusja, żeby ta rozmowa odbywała się w sposób cywilizowany, żeby ta rozmowa odbywała się w sposób uargumentowany, tak? Bardzo łatwo jest ponieść się emocją, bardzo łatwo jest przekroczyć tą cienką barierę i granicę pomiędzy taką rzetelną dyskusją naukową, a no, takim po prostu emocjonalną wymianą zdań. I na sam koniec chciałbym już w podsumowaniu naszego dzisiejszego spotkania naprawdę z całego serca pogratulować panu doktorowi tego sukcesu. Wiem, jak ciężka z własnego doświadczenia, wiem, jak ciężka jest praca, jak ciężkie są poszukiwania archiwalne na wschodzie, prawda, które bardzo często są doprowadzone na granicy poszanowania ludzkiej godności, gdzie wiele rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o regulacje i dostęp do tych materiałów, mają często charakter irracjonalny, niewytłumaczalny, więc dotarcie do tych materiałów, wydobycie, a następnie właściwa, fachowa, ich naukowa interpretacja, to oczywiście zasługuje na uznanie. No i chciałbym życzyć panu doktorowi dalszych sukcesów. Mam nadzieję, że będzie pan kontynuował swoją pracę. A wszystkim państwu bardzo dziękuję za przybycie, za zatrzymanie się na
naszym przystanku historia, za tak liczne przybycie. Powiem szczerze, jestem pozytywnie zaskoczony tym, że sala jest wypełniona, że ten temat wzbudził zainteresowanie. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Dziękuję autorowi, panu doktorowi Markowskiemu. Dziękuję również profesorowi Romoldowi Turkowskiemu, panu profesorowi Grzegorzowi Motyce, no i również ekipie, prawda, która nas tutaj od strony technicznej wspierała, no i w jakiś sposób to nasze spotkanie również no, zostanie gdzieś tam zapisane na nośnikach elektronicznych. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję i miłego wieczoru życzę.